What? Najlepsze auto ever. Nowy VIP na kanale. Witam ciebie. Fajnie, że wpadłeś. No, mamy tu jakiś karton w ogóle zamiast akumulatora. Nie wiem, co to jest. Silnik czterocylindrowy. No, malutkie to jest. Ja myślę, że tu trzeba zrobić z tego rajdówkę dzisiaj. Tak. Czujecie to, nie? Ja też to czuję. Co to będzie na dzisiejszym streamie? Ja nie wiem, co się będzie działo, ale muszę wam powiedzieć przykrą rzecz, że dzisiaj nie mogę za długo streamować. Naprawdę. Na koło gnoja. Ojej. Zainstalujemy mu silnik od motorówki. Nie no, co ty tego. Od motocykla jakiś tam. Będzie dziwnie brzmiał. Zrobimy z niego taką lekką rajdówkę. A co? Patrzcie, jakie on ma dziwnie koła przechylone. I zaraz się tam pozapraszamy, będziemy razem grać, no bo co to za gra bez ludzków, nie? Bez sensu. Nie będziemy go robić dla jakiegoś tam koksa w klasie S2, bo chyba nawet na to nie pozwalają nam jego parametry. Ale jakaś taka fajna rajdóweczka, myślę, że z niego będzie, no. Tu moglibyśmy wsadzić jeszcze silnik 1.4, on by był oczywiście dużo lepszy, mocniejszy, ale no nie zawsze musimy lecieć 600 na godzinę, nie? Człowieku, ja dopiero wstałem, Lucek już ten... Siema, łyba! Już tu są! Już mają limuzynę. Ja nie kupiłem w końcu tej limuzyny. Nie starczyło mi punktu. O, i teraz to tak. Mamy fajną rajdówkę, myślę. Koła zrobiliśmy z przodu w negatywie, ale i tak, zobaczcie, są w pozytywie. Dzięki, Yoji. Także są w pozytywie te koła, nie wiem, o co tu chodzi. Ten samochód jest jakiś popsuty, ale myślę, że będzie to mimo wszystko dobra rajdówka. O, co to było? Co się właśnie wydarzyło? Co się stało? Co się stało z tym samochodem? Ja jechałem prosto, widzieliście to? Nie skręcałem, nic nie robiłem. On się potknął, chyba była skórka. Co się... Ej, co się z nim dzieje? Jego jakoś dziwnie rzuca. Ej, what the? Ej, co jest z nim? Coś jest... On chyba na dwóch kołach będzie jechał zaraz. What? Ej, naprawdę coś dziwnego. Jadę sobie prosto. A jego jakoś śmiesznie rzuca. Siema, BT Meduza. Czy gramy razem? Tak, gram tutaj. Ludzie mają jakieś hardkorowe wozy, ja nie wiem. On jakoś dziwnie podskakuje. Co się z nim dzieje? Co jest z tym samochodem nie tak? Ej, on jest jakiś zbugowany, nic się dziwnie jeździ. On... Ja czuję się, jakbym miał tylko dwa koła w nim, takie na środku. Czy coś? Się buja na boki. Coś jest nie tak. Nie, teraz się właśnie lepiej zachowuje. Teraz się zachowuje jak normalny samochód. Prawie. Ale na miękkim zawieszeniu dzieje się coś bardzo dziwnego. Zróbcie sobie z nim. Zróbcie sobie takie miękkie zawieszenie w nim. I takie mniej więcej ustawienie jak ja. I zobaczycie, co się kurde z nim dzieje. Okej. A może właśnie zrobimy miękkie zawieszenie i obniżymy na maksa. O, o! Teraz się fajne rzeczy dzieją. No dobra. Mamy stunigowany wóz. Jest obniżony na maksa, miękkie zawieszenie. Będzie ciekawie. Jedziemy na rajda swojego Jedziemy sobie rajda zrobić. Dzięki za donatik. 20 zł prawie. No może z ciebie. W opisie streama masz poradnik, jak to zrobić. Co to za fury tu mają? Ej, chyba będzie trzeba zrobić jakiś zlot. A bo ten Magalanta, ja nie poznałem. Aha. Limuzynę mają ze spoilerem. Kurde, co to tam pojechało? A ja skręcę tutaj. Tego Waylon z Wielkiej Wiosi Rivals przypomniał. A mi Waylon bardziej przypomina Need for Speeda Hot Pursuit.
z 2010 roku. Tak, Jaki Klub, dokładnie. Mój nowy klub nazywa się Jaki Klub. Jak ludzie pytają, jaki masz klub? Właśnie, jaki klub? Jak się nazywa twój klub? Jaki klub? Odpowiadam. Ktoś nie wie, o co chodzi. Patrz, 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 co się z nim dzieje? What? Co się właśnie wydarzyło? Ej, on się on się pod ziemię stegował. Coś jest nie tak z tym autem. What? Najlepsze auto ever. Wo! Nieźle. Próbuję zrobić im jakieś dziwne rzeczy, bo widzieliście, co się stało od tego drzewa. On jakoś tak dziwnie wyskoczył do góry. Tak się to auto nazywa. MGTA. MGTA. Na razie wszystko normalnie. Ciekawe, kto pojedzie tam dookoła, górą, nie? Ciekawe, kto zna ten odcinek, jak robiłem tę trasę. O, okej. Okay. No, całkiem normalnie wylądował. Niektórzy pojechali tam do góry i tutaj jeden sobie wrócił. Ale ogarniają, ogarniają. Widać, że to widzowie są. Widzowie grają, zobaczcie. Dobrze jest. Naprawdę bardzo dziwnie się jedzie tym samochodem. Ja pamiętam, jak robiłem tę trasę, to chciałem, żeby ona była normalna. Taki tam wyścig, nie? Normalny taki, bez szału. Żeby każdy miał frajdę z jazdy na tym wyścigu, nie? A tutaj wyszło mi takie coś. Czemu ja jestem niewidoczny ciągle? Nie wiem. Byliście kiedyś w tym miejscu w grze? Ty, ja się zatapiam pod ziemię! Ło! Ty, nie widać tego, ale ja mam całą dupę pod ziemią miałem. Widzieliście, jak mi rejestracja znikła? O, co się wydarzyło? Pierwszy donate. Dziękuję, dziękuję, szalony Kacper. Jesteś szalony? Czy znam jakieś gry wyścigowe na PlayStation 3? Oj, chyba nie. A wy znacie na czacie? Ty patrz, znowu mi się zatopiła dupa. Ale tak się chyba dzieje po prostu z samochodami, które mają obniżone zawieszenie i ustawione na miękkie. Się to trochę gliczuje tutaj w Fordzie. Zjazd samochodów z Need for Speed. Wow, bookshota dostałem. O, shit, nie trafię w bramki. A tam nie trafię. Dzięki za donate. Zrobimy może jakiś zlot samochodów z Need for Speedu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jakie to są auta. A ja myślałem, żeby zrobić jakiś zlot samochodów z lat 90. Coś takiego, nie? Takie stylizowane. No, musimy zmienić tablicę pączek, bo tutaj nowe VIP-y się pojawiły. Dzisiaj jedna nowa osoba, Loading User, z tego co kojarzę, pojawiła się wśród VIP-ów na kanale. Więc możemy go uczcić nową tablicą w samochodzie. Tylko nie wiem, czy zmieszczę jego nick. Sprawdzimy sobie, jak... Ale gleba. No, to jest... on jest tak obniżony. To wszystko jest normalnie, wszystko jest tak, jak powinno być. Ale on jest tak obniżony. To o to chodzi. Dobra. Podwyższymy go już. Zrobimy go już tak normalnie, żeby jeździł. No, bez przesady, nie? Ja myślę, a może zróbmy docisk mu maksymalny. Tour de Podlasie, nie wiem, czy chcę jechać tym autem, ale co tam. Boże, to tutaj już zlot się zrobił. Nie mogę się ruszać. Zablokowali mnie.
Mój samochód waży chyba 3 kilo, ja nie wiem. Dobra, teraz zdaliśmy sobie już takie normalne zawieszenie. Zobaczymy, jak się samochód będzie zachowywał. O! Co on się tam zatopił? Jakoś dam sobie radę. Ale z tym autem mogą się dziać dziwne rzeczy. Ty byś prosto w kościół przywalił. O kurde. O! Czemu się nagle odwrócił na koła? Tutaj jest masę różnych skoków. Jak nie tutaj się samochód... Jak tutaj się samochód nie zbuguje, to już nigdzie, naprawdę. Musimy go jakoś tak zbejtować, nie? Na te zbugowanie. Tak, mój wyścig nie jest łatwy. O! Okej, okay, przejechał. Okej, okay, uwaga, będzie duży skok. Okej, okay, w miarę normalnie to przyjął. Musimy przetestować ten samochód, no, hardkorowy. Siema wszystkim, co dopiero wpadli. O! Dobra, no. Na pewno nie będzie to mistrz offroadów, ale... Okej. Okay. Powiedzcie mi, co jedliście na śniadanie? Piszcie tutaj na czacie. Bo ja jeszcze śniadania nie jadłem. No. Pizzę jedliście na śniadanie? Kurde, kto wam tą pizzę zrobił? Jajecznicę. Pierogi ruskie. Tosty z masłem, herbatę teraz piję. Ja też mam herbatę, no ja mam herbatę na śniadanie. Chleb w jajku, zajebiście. Jedzenie jedliście? Pierogi z serem. Nieźle. No kurde, no. Smaka mi narobiliście. Mięso z chlebem. Okej. Okay. Czy takiego kurczaka nieugotowanego. Cyk, na chlebie. Czy robię historię Horizon? Właśnie, może byśmy sobie zrobili tą historię Horizon. Tam są jakieś taksówki. To się chyba da robić multiplayer, nie? Mam nadzieję, że tak. Tylko chyba w 6 osób to jest max. Tak myślę. Który jestem? No wiesz, chyba ostatni. Oni tu mają grube auta, wiesz? Tost plus ser plus tost dwa razy, jajko sadzone i herbata obowiązkowo. Oczywiście. Co się dzieje z życiem ludzka? No, wiecie. Na kebabie można dobrze zarabiać, no. Niestety już będę musiał zniknąć z YouTube'u chyba. Kebaby otworzę i gitarka. A wiecie, mam predyspozycję, odpowiedni kolor skóry. Wszystko gra, nie? Wzbudzam zaufanie w kebabie. Dobrze będzie. Ja myślę, że będę miał też sporo klientów. Także czemu nie? Kebab wyprzeda się w ciągu, nie wiem, jednego dnia? Tylko ja będę miał wegańskie kebaby. Takie, wiecie, z fasoli czerwonej. Jakaś będę to zwijał w ten, w rulonik coś tam, nie wiem, posklejam taśmą klejącą. Mikuś, tak? Mikuś? Nie wiem, jak czytać twój nick. New Mikuś. Tak, skracać, muszę wasze nicki jakieś tutaj poskracać, żeby móc szybciej was ogarnąć. No what? Jezu! Coś się wydarza. Ej, na rondzie tym samochodem, na rondo w tym samochodem nie wjeżdżajcie. Jak jest rondo, musicie objechać gdzieś dookoła. Nieważne ile lewoskrętów byście musieli robić. Musicie omijać ronda tym autem. Jest tyle gier do grania, Rucek ciśnie w jakąś marną Fordzę, nie? Dajcie spokój.
dzwona się zaliczył. Ja nie wiem, ten samochód jest dziwny. Z lotu Rollriderów. Jak mogę z tobą zagrać? Masz... O, dziękuję ci za donatik. I dziękuję za tychę. Masz w tym... W opisie tego streama poradnik. Taki utworzyliśmy z Dawiderem. Właściwie to Dawider go napisał. Jak można szybko dołączyć do mojej gry. Trzeba będzie kiedyś... Właśnie, robimy... Ja powiem wam tak. Jak zaczynałem tak streamować na YouTubie, to bardzo bałem się tych streamów takich wielogodzinnych. Ale miałem tego ostatnio streama 15-godzinnego i zastanawiam się, czy by mnie trzasnął 24 godziny. Ci zawrót do konwoju. W tym... W opisie streama masz poradnik jak do... Ej, niektórzy już skończyli. Dzięki za donate oczywiście. Co to za trasa? Mikus, to jest moja trasa. Szalona. Samochód też jest szalony. Bułka z serem z tostera. Smacznego, dziękuję bardzo za donate. Baw się dobrze. Co 2 godziny inna gra na przykład. Jak przez 24 godziny byśmy streamowali. A jest taka fajna gra, ostatnio znalazłem. Ale nie powiem wam jaka. Jest we wczesnym dostępie na Steamie. I tworzyła ją tylko jedna osoba, ale wygląda tak kozacko, że to jest szok. 24 godziny to moje marzenie. Co? Nie, nie mówcie takich rzeczy. Wolfenstein, o, Wolfensteina bym pograł, mam drugą część. Dobra. Więc tak sobie wygląda. Ten samochód nazywa się MG Midget. Midget. Czyli to jest to. Na rondo nie ma co nim jechać. Naprawdę. Się po prostu rozwali. Dziwne auto.